Nowe mroczne koło w Stumble Guys. A więc widzę dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku będziemy kręcić nowym mrocznym kołem. I co ciekawe, mamy tutaj nowego skina. Mamy tutaj dokładnie Dark Angela. I on, mam nadzieję, że tak się doczyta, jeśli nie, poprawcie mnie w komentarzu. I to jest totalnie chyba nowy skin. Ja nie przypominam sobie, żeby taki skinek był. I jest to jedyna nowa skórka w tym mrocznym kole. A więc dzisiaj wraz ze mną będziemy tym kręcić. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście odbierzemy sobie tutaj darmowe nagrody, więc odbieram tutaj darmową nagrodę numer 1. Za chwilę Ewela też będzie kręcić i słuchajcie, co najważniejsze, dobrze by było trafić gemy. Dobrze by było trafić te gemy i na samym wstępie trafiamy 10 gemów. Lecimy tutaj z drugim losowaniem, proszę bardzo. Zobaczmy, czy znowu dostaniemy gemy. Dobrze by było, ale czy dostaniemy? Nie mam zielonego pojęcia. I dobra, no tym razem się nie udało i kowboja. Też jest w czapce, możemy dla niego wszyscy łapkę w górę zostawić, bo Rafał też ma czapkę. I słuchajcie, dzisiaj zawalczymy i dzisiaj będziemy, podejdziemy trochę do tego inaczej, dlatego że ja i Ewela nie będziemy ze sobą walczyć, ale w jakimś sensie będziemy, także zaraz zobaczycie, o co dokładnie chodzi. Ja jestem mega ciekawa, jak ten skin wygląda w grze i ile on zajmuje miejsca, a wy oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować nasz kanał, no i oczywiście trzymać za mnie kciuki, żebym wydropiła w dzisiejszym odcinku tego skina. Ja też mam tutaj darmowe kręcenie, także kręcimy sobie. U mnie troszkę biednie z gemami. Mam 2700 gemów, także jakbym tutaj miała wygrywać wszystkie rundy, no to mi braknie tych gemów, więc liczę właśnie tak jak Rafał na gemy, a dostaję farmera. Także elegancko, lecimy z drugim kręceniem. Ja w ogóle, moim celem... Farmer do farmera przyciąga. Ale że co, że śmierdzę... Wiesz czym? O co ci chodziło? Co? Nie! Ej, 10 klejnotów! Ej, ja tutaj, Rafał, wiesz co bym chciała? Te gemy, ten dzbanek gemów, jak wydropię to kiedyś, to 150 gemów, to normalnie podskoczy tutaj razem z krzesłem do sufitu. I mamy 5 żetonów. No! Dobrej żetony. Także widzowie, teraz jak to zrobimy? Mamy mroczne koło i wraz z Ewelą będziemy kręcić na zmianę. Oczywiście zadecyduje, kto więcej, specjalny tryb. Wy już pewnie graliście w ten tryb. My to zrobimy totalnie, można powiedzieć, pierwszy raz. I słuchajcie, kto zajdzie dalej, kręci 3 razy, a... Nie, przepraszam, kto zajdzie dalej, kręci 7, a kto zajdzie bliżej, kręci 3 razy. Mamy rundę numer 1. Rafał tutaj często lubi spadać, więc tutaj po cichutku liczę na to, ale tutaj tak szczerze nie jest tak łatwo, jak jest tyle ludzi. Wow, już mnie prawie tutaj gościu popchnął. Oni tutaj, wiecie, popychają i przez to można spać, ale ja mam plecak odrzutowy, także powinnam tutaj wysoko skoczyć. Dobra, 10 osób. Dobra, tutaj podwójnie sobie skoczymy. Jak cię, Rafał, idzie? Ale u mnie Ewela, bo ja mam problemy techniczne. Ja tutaj mi się wszystko zacina. Nie wiem dlaczego, będę musiał... O, przechodzę. Słuchajcie, jednak udało mi się tutaj wszystko rozwiązać. Ja w ogóle nie grałem jeszcze tym skinem, który mam teraz i on mnie trochę myli, bo ja wydaje mi się, że nie wiem, nie doskoczę albo za wcześnie skaczę. Mi te latające chyba nie odpowiadają jednak. Ja właśnie teraz się przyzwyczaiłam i tylko tymi gram i mi się właśnie dobrze gra. Dlatego cieszę się, że go wydropiłam w ostatnim odcinku i mam nadzieję, że tutaj to będzie moja przewaga właśnie. O, znowu przechodzimy. Ej, mega łatwe te rundy. Mamy już trzecią rundę i teraz okaże się, kto wygra to. Rafał tutaj ma minus taki, że ma latający skin i on tutaj często jakieś wtopy robi na tej mapie. Zauważyłeś, że ty często jakieś tu masz wtopy? Ej, ale to prawda, to nie jest moja ulubiona mapa, tak szczerze. Moja ulubiona mapa to są chyba... W sumie, czy ja mam ulubioną mapę? Chyba nie. Masz te takie lawy i bomby. To mówisz zawsze, że to jest twoje ulubione. Tak. Nie lawy i bomby, tylko statki z bombami. Ewela, jakie lawy i bomby? No osobno lawy, te takie. Lawa, gdzie rekinki pływają w lawie, no i bomby, nie? Ja, ale się uratowałem. Wy tego nie widzicie? Oj, znowu się uratowałem. No przepraszam, że tak krzyczę, ale tutaj po prostu był hardcore. Czekajcie, jakbym ten teleport tam wyszła, to ja spadnę, czy o co chodzi? Nie wiem, Ewela, ale ja spadłem. Spadłeś? Czyli... Tak. 7 kręceń mamy. Okej, widzowie, no to przychodzi pora teraz na zakręcenie tylko 3 razy i zaraz będą kręcenia u Eweli. Piszcie w komentarzu, dzisiaj wybierajcie team. Czy team Rafa, my czytamy wszystkie komentarze, więc widzowie, piszcie komentarze. To jest team Rafa, kto jest team Ewela. Ej, było mega blisko, ale jednak nie.
Mroczne koło. A może było to koło? Nie udało nam się tego trafić? Ja już nie wiem. Widzę, napiszcie, kiedy to koło ostatnio było. Ja na pewno tego skina nie mam. Rafał nie wytropił nowego skina. Ja mam 7 kręceń, a 7 jest szczęśliwa. Także możliwe, że tutaj mi wyleci. A jak wiecie, mi często tutaj w tych odcinkach, no mam szczęście po prostu. I właśnie ja tutaj Rafałowi przed tym odcinkiem mówiłam, że chyba ten skin już był. Ale w sumie, Rafał, ja go nigdy nie widziałam na mapie, żeby ktoś nim grał. Więc to nie jest możliwe, żeby on był, tylko my po prostu gdzieś musieliśmy go widzieć, że on po prostu będzie w tej gierce. Nakręciłam 2 razy i na razie nie mam go. On w ogóle jest taki malusi tutaj, bo on ma te takie skrzydła wielkie. Żeby się zmieścił tutaj, wiecie, na tym takim, na obrazku, to no musi być malutki i tak szczerze to mi nawet go nie pokazuje, a co dopiero, żeby go wydropić. Chociaż w ostatnim odcinku też tak było. Mi się wydaje, że tego nie było, Ewela. Mi się wydaje, że tego skina no nie było, nie wiem. Nie było go, bo tak to by ktoś go miał i byśmy widzieli, jak ktoś nim gra. Jeszcze go nie widzieliśmy ani razu na mapie. Także jest to nowy skin. 3, 2, 1 i lecimy z kolejną rundą i znowu walczymy, kto będzie kręcił więcej razy. Mam nadzieję, że będę to ja. Chyba, że to będzie Ewela. No to w sumie też spoko. Dzięki, Rafał. No w ogóle tutaj mapa kozacka. Rafał wiedział po prostu, co tutaj wybrać. I za chwilę go walnie kulka za to. Ej, ale ta mapa jest super. Moim zdaniem ta mapa jest mega kozacka. Proszę tutaj Ewela nie narzekać. Ja przeskakuję, proszę bardzo. Oj. Ej, no to mnie nie powinno. Ja w ogóle te kroki muszę usunąć. Jestem pierwsza. Ha, jesteś trzecia. Kurczy byku. Chodź tu. Rafał, dobra, chodź, bo dużo ludzi będzie. Ej, ja, miałeś te kulki też? Czemu tu by, co tu się wydarzyło? Możemy nazwać nowa mapa w Stamblu, jakiej jeszcze nie było. W sumie to prawda. Ej, ja cię kręcę, wiesz, ja bym prawie odpadł teraz. Nie wiem, ten plecak mnie denerwuje i te kroki. Właśnie miałam się pytać, dlaczego sobie nie zmieniłeś tego skina, jak on cię tak denerwuje, skoro nie musisz tego skina mieć. Ja prawie znowu zleciałem. Ej, to nie jest moja ulubiona mapa. A ja przez teksturę teraz przeszłam, nie wiem jak to się stało, ale... Wow, ktoś mnie popchnął, skubaniec, 8 osób. Ej, pamiętajcie skin, choinka. Jeszcze nikt nie odpadł, jedna osoba. Ej, nie, ja sobie odpadłeś? Yes, odpadłem, no nie wytrzymam za chwilę. Dobra, czyli Ewela ma finał i dodatkowe kręcenie chcę za to. Tak, grasz o moje 3. Jeśli wygrasz, to masz moje 3 kręcenia. Dobra, zobaczymy, czy będzie 10 kręceń. Mamy ulubioną mapę Rafała, także Rafał, no bardzo mi przykro, że nie doszedłeś do tego etapu. Ja nie jestem trolem, więc tutaj gram, wiecie, na, jak to się mówi, sprawiedliwie. Gram sprawiedliwie. No i zobaczymy, czy... wygram. Wow. Ja cię tu cały czas obserwuję, moja droga. Ja ci powiem tyle. Ja mam plecak odrzutowy i latam nad tutaj tymi bombami. Ja uważam, że Ewela na pewno nie wygra. Na pewno Ewela nie wygra. Patrz, jak oni tam do wody wpadają, jak jakieś prosiaczki. O, prawie mnie walnęło to. Ej, ten nurek, on ma haksy, patrz. On w kulkę dotyka i ten... jak to się nazywa? Bomba? No bo on jest nurkiem, no to może dotykać wody. Hello. Ale on bombę walnął noskiem i ten... patrz, jak no tam bo ludzie. Głowę ma jak bombę. Dobra, ja stoję na środku i wygrywam to. No dobra. Musimy się przesunąć troszeczkę. Bo coś tutaj... ej, 3 osoby dopiero odpadły. No tutaj widzę, że jest poważna rywalizacja. I zobacz, wcale nie ma tak dużo tych pól już do skakania. Ej, mega, mega mało. Ej, zróbmy tak, żeby było jedno pole. Ewela, staraj się. Ja w ogóle bym mogła tutaj trollować, ale ja nie jestem dobra w trollowaniu. Ej, ten nurek wygra, patrz. On ma tam oazę spokoju, on tam wygra. Przeskoczył do mnie. Uwaga. Dobra. Jakbym miała rękawicę, to bym go z rękawicy tutaj wzięła, bo to podnoszenie, to ja na pewno bym wpadła zamiast, wiecie. Oj. Uważaj! Jaki fart. Co tu się w ogóle, ja w ogóle do tyłu kamerką patrzę, zamiast przed siebie, co to się... ej, ale dobrze ci idzie. Wow. Ej, dobra, jeszcze... XD. Okej, widzowie, Ewela nie wygrała, więc ja mam dalej, mimo tego, że odpadłem. Mam swoje 3 kręcenia i teraz wylatuje nowy skinek. Teraz nie wylatuje, ale w kolejnym wylatuje. Patrz, zamykam oczy i jak otworzę, to jest skin. Mam totalnie zamknięte oczy. Jeszcze raz. Ostatnia próba. Totalnie zamknięte. Widzisz, przez palce nic nie widać. Też nie ma, ale lipa. Ale u mnie będzie. Mamy 7 kręceń i tu ja zgłaszam sprzeciw. To było ustawione. Ta bomba poleciała centralnie na mnie. Tak, o, tak. Psiu. Rafał, obstawiaj. Będzie czy nie będzie?
będzie z 9 spina. Patrzcie, ja powiedziałam w tym odcinku, że mam szczęście i pewnie jak tak powiedziałam, to mi nie wypadnie. O, o dwa były, o dwa, w sensie wyleciało mi, było kolejne i był ten skin. Więc coraz bliżej jest i ja bym bardzo go chciała wydropić. Nawet mi nie zależy, żebym ja go wydropiła, Andrzej, to zależy mi. Ale ty chciałabym, żebyś ty też może wydropił, jak nie ja, to ty, bo chciałabym zobaczyć, jak on w grze wygląda. Chciałabym go przetestować, zobaczyć, czy on jest wielki, czy skrzydłami zasłania i na... Mama, nie! Przejechało o jedno! Ale jest coraz bliżej. Czyli ja muszę po prostu wygrać kolejną rundę z Rafałem i wtedy on poleci. Stwierdziłem, że Ewela będzie tutaj bardzo dobrym graczem na tych zjeżdżalniach i nie uda się jej przejść, więc będę miał jej spiny, bo będę grał Owina. Tak sobie pomyślałem, Ewela, o tobie teraz. Co ty na to? A, czyli trzy zjeżdżalnie są pod rząd? Nie, co? Dlaczego? Po prostu w pierwszej rundzie już odpadniesz, o to chodzi. Co ty tutaj? Easy win! Ty tutaj tak nie cwaniaczkuj, bo dwie te rundy pod rząd przegrałeś, Rafał. Ej, ale to prawda, jest mi wstyd. Jest mi wstyd, ale tu lecę o pierwsze miejsce. Patrz, jak cię gonię. O pierwsze miejsce, idealnie to przeleciałem. Uhu! Dlaczego ty mi to robisz? Ja tego nienawidzę, chociaż ostatnio wygrałam tutaj z tobą, więc wszystko jest możliwe. Muszę iść na bramkę. O nie, mówcie, że my już mamy tego. Mamy już gola, nie. Rafał, ty jesteś w niebieskiej drużynie? Tak, ja poszedłem na bramkę, właśnie na bramkę, cwaniaczku. Zobaczymy, kto jest lepszym bramkarzem. Ale tutaj widzę, że dużo piłek leci na bramkę. Tutaj jakiś gościu, dobra. 1-0, 80 sekund, więc zobaczymy, jak to będzie. Patrzcie, jak oni latają tam. Co już na bramce? Zobaczymy, kto jest lepszym bramkarzem. Po jeden, dobrze, bardzo dobrze. O. No nie! Lećcie tam piłeczki. Jest! Nie, no! Co lećcie? Jest? O! Dobra, są dwie. Ja dobijam. No nie! Nie! Kurczaki! Dawaj tam na tą bramkę, biegnijcie! Jestem słabym bramkarzem, nie mogłabym bronić. Ja tu wszystko bronię, Ewela, 47 sekund. Specjalnie to wziąłem tą mapkę, żebyśmy zawalczyli o 10 spinów. Aha, żebyś ty miał 10 spinów, o ty oszuściku, ja tutaj jeszcze wygram. 30 sekund, ja muszę iść na atak po prostu, dawać kumple. Atakujemy i... Dobrze! Nie. Ej, co jest? Dawaj. Ja pomogę. Stój. Weźcie te piłki. Ja nie wiem, co mam robić. Stop, nie, gol będzie. 3-1. 11 sekund. O! Dobrze, nie. Wygrana. Dobra, już nie mam szans. Dobra, ty to ustawiłeś, Skubańcu. Jeszcze jeden gol, uwaga. Ja już się poddałam, już nie było bramkarza. Eweli już z nami nie ma, ale jestem ja na mojej ulubionej mapie. Nie dość, że postarałem się, żeby Ewela odpadła, to jeszcze wziąłem sobie moją ulubioną mapę. Mówiłam, że to ustawione wszystko, ale to nie jest powiedziane, że ja ci oddam moje trzy kręcenia. Powiem ci tyle, Ewela, że ja wygrywam to. Ja to wygrywam, bo patrz, jaki ja to będę miał sposób. Robisz królikowe kubki. Co? Ej, nie trafiłem, a on stał obok mnie. Trafiłeś w swojego królika. W ogóle musisz zmienić te kroki, bo te kroki są XD. I czemu nie mogę w nich trafić? No nie! Karma to się nazywa, gościu, ty. Ej, nie mogę... Oni to zepsuli, widzowie. Lecisz do... No! Co? Kulka go jeszcze dobiła, chyba nie wiem, co tam było. Ej, dobra, ty i dwie osoby. Ej, dawaj. Co on przyszedł po wodzie? Chodź tu, ziom. Nie. On cię popchnie. Co ty robisz? No, chcę go walnąć. Ej, ty, tak dziwnie to wygląda. Jest, mamy go. I jeszcze jeden. Jeden, który stoi i się nie rusza, więc go możesz walnąć po prostu i... To easy win. Juhu, widzowie, tak jest. Mamy to i kręcimy 10 razy. Powiem wam tyle, widzowie. Poprawiłem sobie maksymalnie humor, dlatego że chcę zakręcić 10 razy, ale nie mogę wyjść do lobby. Dajcie mi wyjść do lobby, bo chcę już kręcić. Ja chcę już zakręcić. Jak ci wypadnie ten skin, to po prostu zazdro będzie. Słuchajcie, no to w takim razie robimy tutaj 10 i czekamy na naszego skina. Za pierwszym razem mamy lwa. Lew kojarzy nam się z... Możecie napisać w komentarzu. Później mamy motoryzacyjny skin.
A teraz to nie wiadomo, co będziemy mieli. Choinka, no. Źle to wygląda. Ajajaj, Ewela, czy masz kciuki, czy nie? Ja mam kciuki. Muszę te kroki wywalić w końcu, nie? Muszę te kroki wywalić. To jest to. Tarara, chłop z irokezem. Ja też mam irokeza, tylko mam czapkę i nie widać. I... Ej, ale jajka, widzowie, no gdzie ten skin? Gdzie ten skin? Dawaj, skina, Ewelina. No nie ma dalej. Nie wiem, co zrobić. Zrobić mam. Chyba ty ostatni spin. Kręcisz jeszcze? No ja jeszcze kręcę. Tutaj jest 10 spinów. Dobra, widzowie, a więc tak to wygląda. Nie udało się. Ja jeszcze muszę wyrzucić kroki. Ty masz skina, Rafał! Skąd wiesz? Ej, skąd ty wiesz, że ja mam skina? Pokazało mi się, że mnie zapraszasz i była ikonka tego skina i... Ale oszustwo! Ale oni wszystko zepsuli, widzowie. No udało mi się trafić, ale zobaczmy teraz, jak on wygląda. Dobra, ja go chcę zobaczyć. Ale zazdro! Ale mnie chciałeś wrobić tutaj skup... O, i masz... I on jest latający, tak, że on by był dobry dla mnie, bo ja lubię takie latające. I wcale jest mi taki latające wielki. Latające jakoś tak... Nie narzekaj, bo wiem. Masz takiego. Ej, ale w sumie on jest mega wielki. Zobacz sobie na niego, Ewela. Popatrz, pokaż go u siebie tam, żeby widzieli widzowie, a moją rundę będziecie mieli zaraz, jak nim gram. Ale wydaje mi się, że on jest mega wolny. On wygląda tak drapieżnie. W ogóle tutaj masz takiego ptaszka nad głową i jakieś takie oko, jakieś takie gadżety, ja nie wiem. I tutaj widziałam też w sklepie, że są specjalne kroki chyba do niego. Właśnie chyba są, ale nie wiem. A przy... Aj, chciałem cię przytulić, a ty tak przeskoczyłaś. No, przytulić. Puścić mnie tam w bagno pewnie. Dobra, czekajcie. Ja cię przytulę. Chodź, chodź, chodź. No, ja... Chodź tu. Chodź tu, grubasku. No, ej, ale fajny ten skinek. Ładny, co? Podoba ci się, czy nie? Podoba mi się od tyłu. Szkoda, że tą maskę ma na twarzy. Lepiej by wyglądał moim zdaniem, jakby nie miał maski. Lecimy na metę. Ja też go wydropię za chwilę, bo wygram. Okej, widzowie, możecie teraz zobaczyć, jak ten skinek wygląda gameplayowo. Ładny jest, bardzo ładny, ale jest duży, to jest na pewno minus. I jeszcze jedno, widzowie, zasłania on trochę, nie? W ogóle patrz, jak idealnie pasujesz kolorystycznie teraz, ale szkoda, że te skrzydła się tak jakby nie ruszają trochę, tylko są takie sztywne jak takie dwa kloce. No, nie? One powinny tak, wiecie, tak fiu, fiu. Dryfować, nie dryfować, tylko tak... No tak dryfować można powiedzieć, że takie wiecie, o co chodzi. Ej, ale tak szczerze, to Rafał, ty tutaj masz haksy, bo ty możesz latać. Ej, właśnie ciekawe, czy... O, ej, dobra, widzowie, nazwiemy ten odcinek, że latamy nowym skinem. Bum, lecę. Trzymajcie za mnie kciuki, że ja wygrałam z Rafałem, bo jak wygram, to mam 7 kręceń. Myślałam, że 10, jednak nie, 7. Ale musi... W ogóle to oko lata tak jakby koło ciebie, okej, myślałam, że nie. Myślałam się, że się skuję na pierwszej tutaj lince. Nie, Rafał, proszę cię, zostaw mnie, bo ja chcę wygrać. Ale bo ja cię przytulam. Ale ty już masz skina, daj wygrać to. No ale ja chcę cię przytulić, chodź. Ale tu tutaj na czułość nie ma czasu. Ej, oni się wszyscy polaserowali. Czekaj, Rafał, nie, zostaw mnie, Rafał, puść. Ja cię kręcę. Aj, Rafał! Przeskoczyłeś ze mną. Ej, ale jesteś ciężka, widziałaś, jak nisko podskoczyłem? Rafał, przestań! Ej, nie troll! Jak ja się mam tutaj nie denerwować? Ej, patrz, spalił się! Liczyłam na niego. Patrz na mnie! Nie patrz mogę! Na mnie. Czekaj! Wygrałam! Co zrobiłeś? Skoczyłem dla ciebie, żebyś mogła losować 10 razy. Rafał powiedział, że daje mi swoje 3 kręcenia, bo on już ma skina, także serduszka dla niego zostawcie w komentarzu. I jak teraz nie wydropię tego skina, to... Nie wracam na ten kanał przez tydzień. I wszyscy się pewnie będą cieszyć teraz. Jak chciałam. Pewnie dobre. Tak jest. Pewnie tak jest. Smutno. Ej, nie, serduszka dla Eweli, wszyscy w komentarzu. Wszyscy w komentarzu serduszka. No to musi teraz stać serduszko i napisać R albo L. Mam nowego skina. I wystarczyło może 7 razy zakręcić, bo teraz marnuję gemę, ale może jeszcze coś wydropię, czego nie mam. Bo tam wcześniej wydropiłam skina, którego nie miałam. Także Rafał, jestem szczęśliwą posiadaczką nowego Dark Angela. No to ja ci gratuluję w takim razie i widzowie, piszcie pomysł na odcinek z tymi, na przykład o 16 takich skinów, czy 32 by były dobre. Co? Ej, wbijcie na Discord nasz.
A co ty mówiłeś? Orzechowanego czy coś, żeby z wizami takie skiny wszystkie, czy co? Nie, że 32 Dark Angelic to jest najlepszy. To by było dobre. Także musicie kręcić kołem i wydropić nowego skina. I ja za chwilkę wam powiem, to chyba było ostatnie kręcenie. Mam tylko tego aniołka nowego. Nic widzę, to by było na tyle. Udało nam się zdobyć skiny. Wy wpadajcie na te filmy, zostawiajcie łapki, subskrybujcie kanał i do następnego. Trzymajcie się, cześć!